Szanowni Państwo, Panie i Panowie, w imieniu władz Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest mi Państwa niezmiernie miło przywitać na kolejnym spotkaniu poświęconym relacjom polsko-rosyjskim Rosji. Rozpoczynamy nowy sezon tych spotkań. Zapraszam już na kolejny z cyklu rozmowy o Rosji. Nie mogliśmy sobie wybrać lepszego mówcy, aby ten nowy sezon rozpocząć. Wszyscy zastanawiamy się dzisiaj, w którą stronę Rosja będzie się rozwijać. My się zastanawiamy nad tym pytaniem już kilkaset lat. Ale w obecnych warunkach to pytanie znowu staje się aktualne. O ile 20 lat temu, 25 lat temu, wielu Rosjan, wielu Polaków, wielu Europejczyków było przekonanych, że relacje między Zachodem i Rosją będą zmierzać w kierunku wzajemnego przybliżania się. Owszem, pojawiały się w Rosji głosy, spory o wyborze kierunku, czy Rosja ma iść na zachód, czy Rosja ma iść na wschód. Niemniej jednak 25 lat temu wydawało się dużej części obserwatorów, że ten wybór został dokonany w kierunku na zachód. Dziś znowu nie jesteśmy tego pewni. Dziś wydaje się, że coraz więcej jest takich, którzy uważają, że Rosja dokonała w ostatnim czasie innego wyboru. Proszę Państwa, tematem dzisiejszego wykładu jest problem Rosja dziś i jutro, a mówcą, który podzieli się swoimi uwagami, jest Michał Michałowicz Kasjanow. Przywitajmy naszego mówcę. Powiedziałem, że trudno sobie wyobrazić lepszego prelegenta. Michał Kasjanow pracował nad reformami w Rosji od początku lat 90. Nad reformami ekonomicznymi. Był wiceministrem finansów, potem ministrem finansów, potem premierem. Dziś w dalszym ciągu uczestniczy w debacie publicznej w Rosji. W dalszym ciągu usiłuje Rosję zmieniać, współkierując partią polityczną Parnas, opowiadającym się za demokratycznym wyborem Rosji. Dlatego zastanawiając się nad ustrojem, rozwojem, przyszłością Rosji, będziemy mogli usłyszeć podejście i praktyka, i czynnego polityka. Człowieka, który nie poprzestawał przez ostatnie 25 lat w pracy na rzecz zmieniania, reformowania Rosji. Michał Michałowicz, wam słowo. Proszę. Dobry dzień, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Dla mnie сегодня предстоит Mam dzisiaj szczególną przyjemność znajdować się dzisiaj tutaj z wami w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim. Jest to szczególne miejsce. Z panem Dębskim, kiedy szliśmy tutaj, wymienialiśmy uwagi na temat, jak wyglądała sytuacja na Uniwersytecie. Jeszcze w czasach socjalizmu to było szczególne miejsce, kiedy milicja nie mogła tutaj wejść, kiedy studenci uciekali z ulic Warszawy i chowali się tutaj. Oprócz tego, że to było dokształcenie, tutaj odbywało się to jeszcze centrum kulturalne. Kiedy mówimy dzisiaj o dialogu, bardzo wdzięczny jestem naszym gospodarzom Centrum Dialogu Rosyjsko-Polskiego i Porozumienia, i że mogę dzisiaj podzielić się z Państwem moimi myślami o tym, jak było w Rosji dawno temu, jak ja widzę
w perspektywie najbliższej temat dzisiaj, taki Rosja dzisiaj, jutro. I oczywiście, jak mówił bardzo znany rosyjski i jednocześnie pisarz ukraiński Gogol, dokąd ty toczysz się, Rosja? I to jego wyrażenie jest dzisiaj bardzo aktualne, szczególnie w kontekście wydarzeń z ostatnich miesięcy. Koledzy, pozwólcie, że zacznę od tego, że trochę przypomnę o tym, od czego zaczynaliśmy, gdzie zaczynało się rozdroże. Oczywiście 80. i 90. lata, przełom tych lat, kiedy opinia publiczna i w Polsce, i w Rosji, w innych krajach tak zwanego bloku socjalistycznego już nie mogła znosić tego, co miało miejsce, czyli tego totalitarnego systemu. Może trochę w Polsce był to bardziej miękki system i doszliśmy do tego, że rozpadł się Związek Radziecki i zniknął tak zwany światowy obóz socjalistyczny. Kraje, które otrzymały całkowitą swoją niezależność, nie tylko formalnie, ale i w rzeczywistości, w swoich działaniach politycznych, poszły swoją drogą. Dla większości krajów wschodniej Europy był to kierunek wspólny, tak jak dla Polski, tak dla innych krajów. To była transformacja i wybory, wolność słowa, system sądowniczy, to są podstawowe rzeczy, które rzeczywiście zapewniają nadrzędną wartość praw człowieka. I myślę, że z przyjemnością mogę dzisiaj Polakom pogratulować, że Polska, polski naród tę drogę przeszedł bardzo dobrze i dochód na obywatela dzisiaj w Polsce jest większy niż w Rosji, chociaż Rosja jest bardzo bogatym krajem, jeżeli chodzi o zasoby naturalne. Mimo to w Polsce jest ludność, która lubi pracować i dochód narodowy jest większy niż w Federacji Rosyjskiej. Oczywiście Rosja przeszła swoją drogą, niezbyt tak dobrze, dlatego że widzimy, jaka dzisiaj jest sytuacja w Federacji Rosyjskiej. 90. lata to były rozwiązania bardzo poważnych problemów, które powstawały w tamtym czasie. Były próby rewanżu, odbudowa totalitarnego systemu, były i powiedzmy takie błędne decyzje, jeżeli chodzi o separatyzm na Północnym Kaukazie, wojna w Czeczenii, były również decyzje dotyczące prywatyzacji niesprawiedliwe i to wszystko, co działo się w 90 roku, ale tym niemniej kierunek dla Rosji obrany był poprawnie, wybrany prawidłowo, wybrany. Nie biorąc pod uwagę tych właśnie tych problemów, one gromadziły się, nie mogły gdzieś zniknąć i pod koniec lat 90. to doprowadziło do poważnego kryzysu finansowego. W 1998 roku, kiedy to ludność wyraźnie poczuła zmniejszenie się swojego dochodu i jednocześnie niewielka część społeczeństwa wzbogaciła się i ten kryzys finansowy mógłby tak podsumował te 90. lata. Wielu w Rosji mówi, że to są przeklęte 90. lata. Ktoś mówi, że to była droga konieczna i innej drogi nie mogło być. Ktoś mówi, że ta droga mogła wyglądać inaczej i można było bardziej pozytywne wyniki osiągnąć w tym czasie. Kryzys finansowy w 97 roku tak czy owak podsumował to wszystko. W 2000 roku
pojawiła się możliwość poprawy sytuacji. Nie zważając na wszystkie problemy, problemy w gospodarce, problemy oczywiście związane z obowiązaniami rządu w stosunku do ludności, ja mam na myśli zadłużenie dotyczące milicji, ludności, wojska i w stosunku do wszystkich ludzi, którzy pracują na państwo, ludzie nie otrzymywali wynagrodzenia miesiącami. Wtedy w 2000 roku udało nam się zgromadzić taki rząd reformatorski i w ciągu krótkiego czasu mogliśmy osiągnąć wiele. Faktycznie rozwiązaliśmy problem zadłużenia w stosunku do ludności, zmniejszając nieefektywne wydatki budżetu. Cała polityka budżetowa była przeanalizowana i to dało możliwości po raz pierwszy w historii Federacji Rosyjskiej stworzenie budżetu bez deficytu. Nie potrzebowaliśmy już kredytów wewnątrz i mogliśmy przeprowadzać reformy. I od 2000 roku przeprowadzono cały szereg ważnych bardzo reform, które doprowadziły do tego, że zbudowana była baza, podstawa do gospodarki rosyjskiej. Zostały obniżone podatki, od niektórych podatków się odmówiono. Dotyczyło to również podatku VAT i podatków od dochodu i na podatków dla osób fizycznych. I do tej pory ten system podatkowy istnieje. To pozwalało obywatelom zrozumieć, co to jest podatek i dlaczego trzeba to płacić. W 2000 roku, niezależnie od tego, że Federacja Rosyjska już miała 10 lat, obywatele Rosji nie rozumieli, dlaczego oni muszą płacić podatki. Oni nie rozumieli, dlaczego oni muszą płacić za elektryczność, za gaz, za światło i tak dalej. I faktycznie te przedsiębiorstwa nie miały pieniędzy. Nie było wypłat. I zaczynając uczyć ludność, po co to jest potrzebne, jak funkcjonuje współczesne państwo, udało nam się nauczyć ludność, obniżając te podatki, rozumieć, dlaczego potrzebne są te podatki i że te podatki trzeba płacić. Również przeprowadzona została reforma, jeżeli chodzi o waluty. Dzisiaj obywatele mają prawo bez żadnych specjalnych pozwoleń zakładać konta zagraniczne, rozliczać się w walucie, jeżeli chodzi o swoje zakupy i tak dalej. Przeprowadzona została reforma handlu zagranicznego, żadnych ograniczeń w tej chwili, jeżeli chodzi o podmioty gospodarcze, jeżeli chodzi o operacje handlowe. Od 2001 roku już takich ograniczeń nie ma. I oczywiście inne strukturalne reformy elektroenergetyki, transportu kolejowego zostały przeprowadzone. Kiedyś to należało tylko do państwa, Ministerstwo Kolejnictwa, gospodarka, w ogóle biurokracja zajmowała się gospodarczymi sprawami i zupełnie nie rozumieli, że to musi działać inaczej niż w systemie radzieckim. Po prostu był podział tych zasobów, które były w administrowaniu państwa. Oczywiście reforma emerytalna, zaczęliśmy wprowadzając tam kapitałowy element, pozwalając obywatelom, pracującym obywatelom myśleć o swojej emeryturze samodzielnie i kształtować tę emeryturę samodzielnie, czyli inaczej mówiąc, kształtować swoją niezależność od państwa. Ja później chyba powiem, że to wszystko już zostało zniszczone, te wszystkie reformy zostały zlikwidowane, ale tamten okres, który charakteryzował się takimi liberalnymi, demokratycznymi reformami, również w gospodarczej sferze, to wszystko było. Są również jeszcze inne reformy. Ja chciałbym mówić o tych najważniejszych, to znaczy reformy dotyczące własności ziemi, te ustawy, które pozwalały na w tym okresie już można było kupować i sprzedawać
ziemię, obywatele mogli mieć tę ziemię zupełnie legalnie. Do 2000 roku, chociaż w konstytucji była zapisana, zapisane prawo własności do ziemi, ale praktyki takiej nie było. Taka własność prywatna była niepewna. Nie było takiej. Dopiero w 2000 roku wprowadziliśmy takie ustawy i powiem Państwu tak, że w tamtym okresie, wprowadzając te reformy w ciągu 4 lat, udało się rozwiązać te problemy, które wydawały się nie do rozwiązania, to znaczy zadłużenia. W krótkim czasie gospodarkę Federacji Rosyjskiej udało nam się doprowadzić do stałego wzrostu. W 1998 roku gospodarka była padającą gospodarką i w ciągu 4 lat o 33% wzrosła ta gospodarka i dochody obywateli również wzrosły mniej więcej o tyle samo. 5-7% rosła gospodarka rocznie i to oczywiście miało wpływ na nastrój w społeczeństwie, w gospodarce, w biznesie, kiedy ludzie już zaczęli odchodzić od zwykłych sposobów planowania swojego życia na rok, na dwa. Właśnie w 90-tych latach tak ludzie żyli, dlatego że nie było żadnych perspektyw i w najbliższej przyszłości nie było takiej możliwości. To w ciągu tych 4 lat reform już nawet i biznes, i obywatele zaczęli planować swoje życie na bardziej, na dłuższe horyzonty, już takie jak 10 lat, znowuż więcej dzieci rodziło się, więcej kupowano majątku, zaczęły się bardzo poważne polepszenie, nastąpiło również w pojmowaniu ludności tego życia i tych warunków. Oczywiście w polityce zagranicznej również były pozytywne elementy, w ten sposób właśnie 11 września 2001 roku tragedia w Stanach Zjednoczonych doprowadziła do tego, ja mam na myśli stosunki Rosji i Zachodu. Nasze stosunki bardzo, bardzo poprawiły się. W Federacji Rosyjskiej daliśmy możliwość, wstąpiliśmy do aliansu antyterrorystycznego. Rosja swoje tereny, swoje korytarze transportowe udostępniła, żeby można było rozwiązywać te problemy, które miały miejsce w Afganistanie przez ten cały czas. I oczywiście poziom zaufania wzrósł znacznie. Do tamtej pory skończyliśmy rozmowy dotyczące wstąpienia Rosji do Światowej Organizacji Handlu i ten kierunek faktycznie został, ta droga została pokonana. I powiem więcej, to wszystko wyraźny sposób zostało polepszone, te stosunki, wszystko co z tym związane, prowadzenie wspólnych takich stref, to są 4 takie strefy współpracy między Rosją i Unią Europejską, to są gospodarcza współpraca, to jest wspólne bezpieczeństwo, to jest wolność i sądownictwo i oczywiście to jest kultura, nauka, kształcenie. W 2003 roku, ja pamiętam, w Sankt Petersburgu, również z mojej inicjatywy, niezależnie od tych 4 tych obszarów, ogłoszono, że Unia Europejska i Rosja będą budowały swoje partnerstwo jako strategiczne i oczywiście wyznaczyliśmy cele, to znaczy kształtowanie bezwizowego obszaru, jeżeli chodzi o Unię Europejską i Rosję, Federację Rosyjską. To był maj 2001 roku. Powiem tak, że do 2003 roku wszelkie warunki do tego, żeby iść do przodu, byliśmy do tego gotowi już. Nawet więcej, jeżeli chodzi o zagraniczną politykę, ja przynajmniej w ten sposób mówiłem, że nie widzę w przyszłości, Federację Rosyjską jako pełnoprawnego prawa NATO. Putin tego nie zaprzeczał. Ja pamiętam, że to był 2002-2003 rok i takie właśnie nastroje miały miejsce między naszymi krajami.
Oczywiście ten entuzjazm ogólnie, który miał wtedy miejsce, był podstawą do tego, żeby poruszać się do przodu. I nic jakby nie mówiło o tym, że w przyszłości będą jakieś problemy, ale zaczynając od 2004 roku prezydent Putin, zamiast tego, żeby tak jak my i albo wielu z nas liczyli na to, że on ten potencjał reform i autorytet prezydencki wykorzysta po to, żeby przeprowadzić następne reformy, on faktycznie transformował albo przekonwertował te sukcesy po to, żeby wzmocnić swoją osobistą władzę. To faktycznie doprowadziło do zakończenia tak zwanej takiego pionu władzy i bardzo szybko wszelkie demokratycznego państwa, instytucje demokratycznego państwa były rozbijane. Pamiętacie państwo Jukos, pamiętacie państwo więzienie dla przedsiębiorców, to faktycznie w różnych obszarach na nowo podzielenie własności, odebranie tej własności u przedsiębiorców, to oczywiście tragedia w Biesłanie, który to faktycznie wykorzystano w cyniczny sposób przez prezydenta i wykorzystane po to, żeby zmienić kurs. Powiedziano, że wszędzie dookoła nas nasi wrogowie, wszyscy chcą, żeby w Rosji było jak najgorzej, wszyscy chcą zabrać suwerenność Rosji, odebrać im nam gaz i ropę, i wprowadzono takie zakazy, faktycznie jakby na nowo zarejestrowanie wszelkich partii politycznych, odmówienie się od wyborów gubernatorów, całkowita modernizacja w negatywnym sensie wyborów. W wyborach mogli uczestniczyć tylko ci, którym pozwalały najwyższe władze i Putin. Oczywiście to było zasadniczo negatywnym momentem zwrotnym. To znaczy, to była jesień 2004 roku, to po tragedii w Biesłanie. Najpierw obywatele tego nie do końca rozumieli. Rozumieli, że oni żyją w dobrej sytuacji, w takim kontrakcie, który zaproponował Putin. Zarabiacie i swobodnie wydajecie te pieniądze gdziekolwiek, ale nie zajmujecie się polityką. I nawet wykształceni ludzie w nas, i biznesmeni, i eksperci, i politycy, którzy mogli wpływać na sytuację polityczną, odmówili się od tych możliwości i faktycznie połknęli ten zwrot w najnowszej historii, który to zwrot wtedy akurat rozpoczynał się. To jest jesień 2004, początek 2005 roku i wtedy również w ciągu krótkiego czasu, dokładnie w ciągu 4-5 lat, faktycznie w Rosji były zniszczone wszelkie instytuty państwa demokratycznego. Straszliwy nacisk na prasę miał miejsce i oczywiście samocenzura była takim instrumentem podstawowym. Nie tak jak w Związku Radzieckim, ale doprowadzono do absurdu samocenzura to, że faktycznie już nie było wolnych mediów. System ten stał się, jeżeli chodzi o system sądowniczy, to był po prostu instrumentem. Brak przestrzegania prawa to trwało w pewnym okresie i to nie mogło nie wpływać na nastroje w społeczeństwie. Nie było. Pamiętacie państwo, my organizowaliśmy takie marsze niezgadzających się w 2006-2007 roku i te demonstracje były rozpędzane. Faktycznie nie było prawa do czy to na ulicy, czy to gdziekolwiek podczas wyborów. Społeczeństwo rosyjskie nie mogło wypowiadać się swobodnie. Nie. Federalizm i samorządy
samorządowość faktycznie została zlikwidowana. Gubernatorów mianowano, oni nie mieli żadnych mandatów od obywateli, żeby prowadzić jakąś politykę, przede wszystkim gospodarczą, i faktycznie oczekiwali na rozporządzenia, jakieś wskazówki z Moskwy, z centrum. Faktycznie w obszarze politycznym Putin stworzył taką półtora partyjną system taki w większym stopniu to przypominało NRD, tutaj w Polsce w tamtych czasach też coś podobnego było. To wszystko było tak doprowadzone do tego, że drużyna, która ma władzę, chciała takich warunków, żeby jak najprościej mogła tym wszystkim rządzić i zarządzać. Do 2008 roku nowy model faktycznie takiej sterowanej demokracji, udawanej demokracji, państwowego kapitalizmu, tak jak ja to nazywam kapitalizm dla przyjaciół, ten model został już zbudowany i ostatni etap to już są takie niuanse, które jeszcze ludzie jeszcze mieli nadzieję, że można w jakichś wyborach jeszcze wziąć udział. Ja w 2008 roku próbowałem brać udział w wyborach prezydenckich. W połowie drogi mnie po prostu nie dano tego przeprowadzić, dlatego że bardzo wzrosło poparcie dla mnie, rankingi wskazywały na to. I potem już wprowadzono coś takiego, że już nie mogliśmy zarejestrować partii. My trzykrotnie próbowaliśmy zarejestrować partię i te trzy razy odmawiano nam. Te wszystkie skargi do Trybunału Praw Człowieka Europejskiego. Jedna z tych skarg została zaakceptowana i naszą partię Parnas zarejestrowano jeszcze jakiś czas temu. Putin uważał, że może po prostu nie uwzględniać decyzji Trybunału Praw Człowieka i niestety dla niego musiał ustąpić. Myślę, że dzisiaj on by czegoś takiego nie zrobił i nie zgodziłby się na coś takiego w sytuacji obecnej, dlatego że po prostu życie bardzo, bardzo szybko się zmienia. 2008 rok, model został zbudowany, wszystko jest w pełni kontrolowane, wszystko jest oczywiste i zrozumiałe i oczywiście reżim Putina już wtedy mógł podejmować takie decyzje, których jeszcze wczoraj było niemożliwe. Wojna w Gruzji. Po spotkaniu w NATO w Bukareszcie, kiedy odmówiono Gruzji i Ukrainie w mapy drogowej i to w sumie odmówione zostało z uwzględnieniem decyzji Unii Europejskiej pod naciskiem Putina i zaraz później w ciągu 3 miesięcy po prostu technika i wojsko było przerzucane na Kaukaz. Później nastąpiła wojna w Gruzji, która doprowadziła do wielu ofiar i faktycznie oddzielenia od Gruzji dwóch terytoriów. To jest naruszenie nienaruszalności, nienaruszalność granic została naruszona i faktycznie wtedy pamiętacie, był prezydent Sarkozy, był wtedy tak zwany plan Sarkozy dotyczący tej sytuacji. W ciągu 2 miesięcy zapomniano o tym planie, został podeptany ten plan i jak w Europie i w Stanach mówi się, biznes że my znów będziemy mieli normalne stosunki z Putinem. Putin oczywiście zrozumiał to jako mandat, jako pozwolenie na tego typu działania w przyszłości i powiedzmy w ten sposób, wiele czasu nie upłynęło i to, co widzimy w dniu dzisiejszym, to jest właśnie ten właśnie wynik. Ważnym jest powiedzieć, że sytuacja w Rosji po prostu nie tak było, że nie zmieniała się i w 2011 roku powiedzmy
część społeczeństwa wykształconego, zrozumiałe społeczeństwo, które korzysta z internetu nie po prostu dla rozrywki, ale jako źródło informacji, jako źródło informacji alternatywnej, porównuje różne oceny, to co dzieje się w kraju i za granicą, ludzie, którym nie wszystko jedno co dzieje się, jakie są wydarzenia, oczywiście zgromadzony został taki negatywny potencjał w 2008 roku, w 2011 faktycznie zajmował stanowisko prezydenta Miedwiediew, ale to tylko formalnie. Putin cynicznie ogłosił, że za pół roku będzie znowuż Putin prezydentem i proszę kochać nowego prezydenta. Oczywiście młodzież, szczególnie w dużych miastach, taki cynizm, takie podeptywanie podstaw i praw tych wolności konstytucyjnych. Wybory w 2011 roku w grudniu odbyły się właśnie pod wrażeniem tego cynizmu i bardzo, bardzo z wielkim trudem jedyna Rosja poprzez falsyfikację zdobyła większość w parlamencie, w Dumie i odbywały się masowe manifestacje. My byliśmy na czele tych manifestacji, to były duże demonstracje na prospekcie Sacharowa, na placu Bolotnym w Moskwie, tam zbierało się ponad 100 tysięcy osób. Dla Federacji Rosyjskiej, dla Moskwy to były najlepsze wskaźniki, jeżeli chodzi o ludzi protestujących przeciwko władzom i ich działaniom. To doprowadziło Putina do szoku i w pewnej chwili on nawet faktycznie zaczął jakieś rozmowy dotyczące rozwiązania tych problemów. Wtedy ustami Miedwiediewa on ogłosił, że będzie reforma polityczna, że będzie liberalizacja życia politycznego i społecznego, ale kiedy on zrozumiał, że na ulicach to jest średnia klasa, ludzie, którzy mają co tracić, i po manifestacjach idą do restauracji, później wyjeżdżają za granicę na wakacje i rozumiąc, że codziennie te manifestacje nie odbywają się tak jak na Majdanie w Ukrainie, on wtedy zapomniał o tych swoich obietnicach, o reformach i już w marcu 2012 roku odbywają się wybory prezydenta, które odbywają się jako nominalne potwierdzenie tego, że Putin znowuż jakby jest wybrany na stanowisko prezydenta, chociaż wiemy, że on miał duże poparcie, ale to było poniżej 50% i opinia publiczna, te wszystkie badania opinii publicznej to było do 46%, ale ogłoszono, że popierało go 60% albo coś w tym rodzaju, ale obywatele, średnia klasa w dużych miastach, my, nasza partia właśnie opieramy się na średnią klasę. Oczywiście nie zostawiliśmy tego prosto tak. I na 6 maja, w dzień inauguracji prezydenta, nowego prezydenta Putina, który już trzeci raz został prezydentem na 6 kolejnych lat, odbyły się masowe manifestacje, które zostały stłumione przez policję bez żadnych podstaw. Do tego to była prowokacja władzy i w wyniku tego około 20 osób za nic siedzi w więzieniu. Bez winy skazani ludzie siedzą w więzieniu. To tylko dlatego, że oni mieli odwagę podważyć legitymację Putina do wyboru na trzecią kadencję. Ci ludzie dzisiaj
znajdują się w więzieniu. Społeczne badanie, które zorganizowała nasza partia i członkami tej komisji są najbardziej znani ludzie. Zbadali te materiały i materiały sądowe i jednoznacznie stwierdzono, że to była prowokacja w morzu i żadnych naruszeń władzy ze strony protestujących nie było. W ten sposób Rosji dodatkowo już w takiej wyraźnej formie pojawili się więźniowie polityczni. I w moim kraju, to jest straszny wstyd, w moim kraju, który wyrwał się z totalitarnej przeszłości, znów są naukowcy, znów są ludzie, którzy siedzą w więzieniu i naukowcy, którzy oskarżeni są o szpiegostwo. To są sfabrykowane sprawy. To jest absolutny absurd, ale takich ludzi jest wielu i nasi obrońcy praw człowieka mają listy takich więźniów politycznych. 100 dni potem, od momentu, kiedy Putin znowu usiadł na krześle prezydenta, oczywiście w tym czasie zostały wprowadzone ustawy, uchwalone ustawy bardzo ostre, które ograniczały prawa obywatelskie, tak zwane obraza uczuć religijnych i propagandą homoseksualizmu i dotyczące historii II wojny światowej, wojny ojczyźnianej i faktycznie to ogranicza ten obszar społeczny tam, gdzie obywatele mogą wypowiadać swoje zdanie. Obrońcy praw człowieka są ogłoszeni jako agenci zagraniczni i sami muszą do tego przyznać się, agent zagraniczny. To jest takie cyniczne deptanie jakiegokolwiek życzenia walki obywateli o swoje prawa i prawa swoich sąsiadów, innych obywateli Federacji Rosyjskiej. Doszliśmy właśnie do Ukrainy i widzimy, że lekcja, którą miał Putin w czasie wojny z Gruzją w 2008 roku, on oczywiście, on myślał, że i tym razem też będzie tak samo, że on ma specjalny, bezpłatny bilet do przeprowadzania takich operacji. Jak widzicie Państwo, aneksja Krymu była bardzo dokładnie zaplanowana i przeprowadzona zgodnie ze wszystkimi wymogami współczesnymi, tak jak to dzisiaj się nazywa, specjalna taka forma wojny ukryta i oczywiście destabilizacja sytuacji na wschodniej Ukrainie. Formalnie oczywiście reżim nie zgadza się z tym, że Rosja bierze udział w tej wojnie, ale wszyscy wiedzą o tym i ja myślę, że tutaj w Europie, na Zachodzie nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że broń i oczywiście są inne fakty dotyczące tego, że jednostki rosyjskie biorą udział w wojnie na Ukrainie. Oczywiście jak można stosunkować się do tego? Kraj, który jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa i obywatele świata, inni członkowie Rady Bezpieczeństwa, kraj, który gwarantował również z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi protokół w Budapeszcie gwarantujący całość terytoriów Ukrainy w zamian za odmówienie się od broni jądrowej i podpisanie następnych umów o przyjaźni z Ukrainą. I ten mój kraj robi dzisiaj to właśnie to, co ma miejsce. I próbujemy jakby zapomnieć o to. Aneksja Krymu to już wszędzie formalnie zostało zatwierdzone. Przed tym się nie da ukryć.
Co сегодня надо делать po этой теме? Co w tym kierunku trzeba robić? Najważniejszym czynnikiem jest jednolitość pozycji Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ci członkowie, te państwa, które kształtowały system bezpieczeństwa na świecie, muszą być jednoznacznie takie samo zdanie w ocenie tych wydarzeń, które mają miejsce. I społeczeństwa tych krajów, i tutaj właśnie Putin się pomylił, bo myślę, że wiele z krajów Unii Europejskiej nie podejmą takich decyzji, między innymi sankcji, bo myślą, że pragmatyzm jest najważniejszy dla nich, że wszystko można kupić. Putin, który był pracownikiem służb specjalnych, myśli, że wszystko na tym świecie można kupić i sprzedać. On nie wierzy w takie wartości jak prawa człowieka, wolność i demokracja, i zapomniał o tym, że na Zachodzie to nie może być kwestią kompromisu, dlatego że właśnie, że ci politycy zostali wybrani właśnie dlatego, że te wartości dla nich są najważniejsze. Putin w to nie wierzy i bardzo przejmuje się tym. On jest w szoku, kiedy on zrozumiał, nawet że nawet Angela Merkel, Niemcy, które tyle uwagi poświęcało, rozdawało takie kontrakty z Rosją swoim biznesmenom, że nawet oni podpisali te sankcje, i w Federacji Rosyjskiej na dzień dzisiejszy on po prostu popełnił błąd, przeliczył się. Jakim celem, co za cel Putina na Ukrainie? Przede wszystkim to jest utrzymanie władzy w kraju. Po to, żeby ta władza była utrzymana, potrzebna jest wojna, zwycięska wojna i zewnętrzny wróg. Powiedziałbym, że to jest najważniejszy czynnik, który określa zewnętrzne zachowanie się. Jest to pochodna w wewnętrznej polityce. Jeżeli chodzi o Ukrainę, oczywiście, jeżeli chodzi o Ukrainę, integralność, jedność, to jest najważniejsze, i oczywiście to jest wyraźna pozycja, trzeba potwierdzać za każdym razem na nowo tę pozycję Unii Europejskiej o sytuacji nie do przyjęcia z aneksją Krymu. I oczywiście trzeba tego żądać, tak jak na dzień dzisiejszy liderzy Unii Europejskiej żądają wyprowadzenie wszelkich wojsk z terenu Ukrainy. Oczywiście musi być również pomoc wojskowa, techniczna, jeżeli chodzi o szkolenie, żeby doprowadzić do tego, żeby te jednostki ukraińskie mogły zabezpieczyć integralność kraju. Oczywiście potrzebna jest pomoc finansowa i te pakiety umowy, które zostały opracowane i są wprowadzane w życie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i z Międzynarodowym Bankiem, z Unią Europejską. Oczywiście to musi pracować bez żadnych zatrzymań, po to, żeby na Ukrainie można było mówić o sytuacji w miarę przyzwoitej w Kijowie i na zachodzie Ukrainy. Jest to w miarę przyzwoita sytuacja, ale jeżeli chodzi o wschód, to tam jest po prostu niestety bieda. Przechodząc do gospodarki, kilka słów powiem o tym, że przede wszystkim najważniejsze jest to utrzymanie władzy, i najważniejszym instrumentem jest tutaj korupcja. Totalna korupcja to jest sytuacja, z którą od samej góry do samego dołu to przesiąknięte jest korupcją, i to zapewnia jedność
część pionu władz, wszelkie możliwe wyjaśnienia takich faktów korupcji prowadzą do tego i mamy dużo tego przykładu, że ci ludzie trafiają do więzienia. Na przykład Siergieja Magnickiego, 250 milionów dolarów, taką kradzież on wyjawił, on po prostu został doprowadzony do śmierci w więzieniu. Dzisiaj nasze kierownictwo uważa, że mogą mieszać się w życie naszych obywateli. Ja już podawałem tutaj przykłady o ustawach, o traktowaniu wyników II wojny światowej, albo jeżeli chodzi o sprawy dotyczące homoseksualizmu, to znaczy ustawa o obrazie uczuć religijnych. Te ustawy są właściwie nikczemne, ale wprowadzają jednocześnie taką atmosferę, która jest coraz gorsza i gorsza, i jest to już sytuacja dużo gorsza niż po prostu autorytarne rządy w kraju. Na dzień dzisiejszy w coraz większym stopniu nie pozwala się opozycji do brania udziału w wyborach. I przykład naszej partii jest właśnie takim dobrym przykładem. Jeżeli chodzi o obecny rok, dopiero odbyły się wybory do samorządu moskiewskiego, chociaż to jest Moskwa, no taka formalność właściwie odbyło się, ale gdyby w tych wyborach brała udział opozycja, to wtedy ten samorząd Moskwy byłby bardzo, bardzo parlament Moskwy. Zupełnie inaczej by pracował. My w marcu już ogłosiliśmy, to był początek jeszcze przed wojną na Ukrainie, i wtedy doszło do decyzji o zakazie uczestniczenia naszej partii w trakcie wyborów do parlamentu moskiewskiego. My mieliśmy kandydata, który zebrał 30% głosów i o mało nie doprowadził do zerwania takich imitacyjnych wyborów. W tym roku władze już nie mogły sobie pozwolić czegoś takiego na tyle wydarzeń w Ukrainie. Nie mieliśmy takiej możliwości w Moskwie. Na razie jeszcze w innych miejscach nie, ale w Moskwie już nie mieliśmy możliwości brania udziału w wyborach. Dzisiaj w coraz większym stopniu wprowadzane są w życie takie jednolite pojmowanie historii, które jest związane z szowinizmem rosyjskim, i taka próba rozbudzenia tych genów, tych powiedzmy wirusów postimperialnego syndromu, takiego radzieckiego stosunku do wszystkiego, że my, wielki Związek Radziecki i cały świat musi nas się bać, już chociażby dlatego, że istniejemy, i po prostu naród żyje, nieważne jak, nikt nie zastanawia się, kto ma rację, kto nie, co jest dobre, co jest złe. A jeżeli w telewizji centralnej jest masowa propaganda, to ci ludzie stają się owocami tej propagandy i zaczynają wierzyć w to, że to jest prawda. I dzisiaj straszna, gorsza niż w Związku Radzieckim propaganda na wszystkich stacjach telewizyjnych, we wszystkich gazetach. Na dzień dzisiejszy faktycznie jest tylko echo Moskwy, radio, gdzie można wypowiadać alternatywne punkty widzenia. Na razie jeszcze to radio nie jest zamknięte. Nawet w internecie wiele środków masowego przekazu zostało zamknięte decyzją władz, jako ekstremistycznej redakcji tych środków masowego przekazu. Faktycznie zdezauwały się, bo prowadzą samocenzurę, wprowadzają, i z każdym dniem coraz bardziej widzimy,
że są próby zbudowania takiego nowego fundamentu ideologicznego, którym to jest, elementami są faszyzm rosyjski, takie budowa rosyjskiego świata, to co widzimy na Ukrainie, ten Noworosja, ten świat rosyjski, to wszystko znajduje się w tej doktrynie. Faktycznie widzimy, że przejawiają się takie cechy reżimu jako reżimu faszystowskiego. On jest bardzo podobny na reżimy Mussoliniego i Franco. I tutaj nie ma takiej ideologii niszczenia ludzi, ale w myśleniu i w działaniu, które zostało przypisane wszystkim obywatelom i jeżeli chodzi o interpretację historii, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy życie, to wszystko są cechy klasycznego faszyzmu. To, co jest opisane w encyklopedii i to, co dzisiaj widzimy, to coraz bardziej przejawia się w życiu Rosji, w działaniach władz rosyjskich. I wracając znowu do Ukrainy, oczywiście Putin ma pewne w stosunku do polityków Zachodu, pewne jakby podejmuje decyzje wtedy, kiedy chce. Zachodni politycy są słabi, oni muszą doprowadzić do dyskusji w parlamencie, jakieś uzgodnienia, to bardzo przeszkadza, ale dzisiaj widzę, że jakby społeczeństwo w Europie i w Ameryce Północnej zaczyna inaczej patrzeć na tę falę niszczenia bezpieczeństwa europejskiego. Tutaj w Europie i oczywiście te działania reżimu Putina faktycznie depczą te wszystkie wartości europejskie, które Federacja Rosyjska musiałaby przestrzegać, będąc członkiem Rady Europy i członkiem OBWE. I te umowy przez władze rosyjskie w żadnym stopniu, w żadnym punkcie nie są przestrzegane. Gospodarka, ja już mówiłem o celu wewnętrznej polityki reżimu, to znaczy chodzi o utrzymanie władzy. Oni rozumieją, że nie przeprowadzając żadnych reform od 2004 roku, Rosja bardzo potrzebuje takich reform. Faktycznie niszcząc konkurencję i na nowo doprowadzając do podziału majątków, faktycznie prywatny biznes jest podwładny korporacjom, którymi zarządza faktycznie Putin. Wszelkie decyzje są przez niego podejmowane i taki model nie może długo trwać. Przez ostatnie 2 lata nie ma wzrostu gospodarczego w Federacji Rosyjskiej. I w tym roku, chociaż nawet Bank Światowy ocenia, że tam będzie 0,4% wzrostu, to ja myślę, że to na koniec roku będzie prawidłowo wycenione i moim zdaniem i zdaniem moich kolegów stagnacja jest absolutnie jednoznacznie i będzie spadek gospodarczy, nie zważając na to, że ceny na ropę jest stosunkowo wysoka. Kiedy my działaliśmy, mieliśmy niższe ceny na ropę i mieliśmy wzrost. Putin i jego otoczenie rozumie, że w niedługim czasie nastąpi rozpad całego systemu. Gdyby nie Ukraina, to może 2-3 lata jeszcze trwałoby.
Na dzień dzisiejszy te sankcje w stosunku do pewnych instytucji państwowych sektora bankowego zbliżają ten moment rozpadu i Putin wydaje się, że on zajmuje się propagandą, wprowadzając zakaz na import towarów z Europy, ale on po prostu oszczędza tę walutę, żeby naród mniej kupował, żeby nie mógł mniej kupować i za walutę i mniej kupować na Zachodzie. Spada cena ropy, to jest 97 już na dzień dzisiejszy, to osłabia się w ten sposób rubel. Oczywiście to doprowadzi do wzrostu inflacji i sytuacja w ten sposób jest bardzo złożona i prowadzi oczywiście do kolapsu tego modelu. Ten model już dłużej nie może trwać. To również doprowadzi do kolapsu politycznego, do kryzysu. Po to są potrzebne wojny zwycięskie i zewnętrzni wrogowie. Jakie scenariusze? Jeden z najgorszych, ja uważam, i niedopuszczalny, to jest coraz bardziej faszystowski reżim w Rosji. To będzie najgorszy scenariusz, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. A drugi scenariusz to jest to, że chociaż mało kto może mi potwierdzić taką nadzieję, ale mimo wszystko ja uważam, że Putin mimo wszystko nie jest wariatem i powinien zrozumieć, że on przegrał w tych blefach, w tych awanturach i on powinien szukać tego, co nazywa się strategia wyjścia z tej sytuacji, to znaczy, że istnieje mechanizm konstytucyjny, nawet jeżeli na dzień dzisiejszy to jest kształt emitacyjny, można bez krwawo rozwiązać tę sytuację i myślimy o tym, że to będzie okres 1,5-2 lata, kiedy to będzie miało miejsce. Jestem przekonany, że chociaż dzisiaj jest społeczeństwo bardzo podzielone 80-20 z powodu Ukrainy, ale z drugiej strony to pomaga również nam konsolidować te 20% zdrowej części społeczeństwa, które naprawdę prowadzi właśnie do rozwoju i ta część społeczeństwa ma obowiązek w stosunku do pozostałych obywateli, którzy mniej uczestniczą w życiu społecznym. Oni zobowiązani są, ci 20% innym ludziom wytłumaczyć, na czym polega bieda związana z tym reżimem i co ma być w naszym kraju. Dlatego ja kończę swój wykład pozytywnie, chociaż sytuacja taka nie jest taka sprzyjająca, jeżeli chodzi o oczekiwania pozytywne, ale uważam, że w najbliższym czasie mamy, w najbliższych latach mamy możliwość w sposób pokojowy wyprowadzić kraj na inny kurs polityczny, na trajektorię, na trajektorię rozwoju, a nie stagnacji. Ja jestem w tym kierunku ukierunkowany. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze raz chciałbym pogratulować Polakom tych sukcesów, które osiągnęliście w ciągu 25 lat, stając się poważnym krajem w cywilizacji europejskiej. Dziękuję za uwagę.